poprzednim odcinku. Miło było panią poznać. Czekam wieczorem. Nie będę mogła przyjść. Przykro mi. Proszę przekazać zaproszenie Melissie. Może ona będzie mogła. Chciałam iść w spodniach. Mowy nie ma. Będzie cała rodzina i jej ojca. Nie chcę, żebyśmy wyglądali jak ubodzy krewni. Poszło jak z płatka. W ostatniej chwili wynikły pewne komplikacje, ale dobrze się skończyło. Mogę ci tylko pozazdrościć. Padnę do ciebie. Ile potrzebujesz? Sonia Smith i Roberto Mateos w filmie z serii Cud Miłości. Scenariusz w pozostałych rolach. Muzyka. Zdjęcia. Reżyseria. Witam. Jak przygotowania do ślubu? Nie pańska sprawa. Myli się pan. W pewien sposób jestem blisko związany z tą rodziną. Zabroniłam panu przekraczać próg tego domu. Kazała mi pani wyjść, ale nie zabroniła wrócić. Szuka pan guza? Co wy sobie wyobrażacie? Ten pan jest moim gościem. Spokojnie, moja droga. Żadnej przemocy. Potrzebujesz spokoju. Ja ci go zapewnię. Nie przejmuj się tamtą sprawą. Żegnam. Pozwól mu odejść. Nie chcę go więcej widzieć na oczy. Jak śmiałeś go wyrzucić? Jakim prawem? Mam więcej powodów niż za pierwszym razem. Czyżby? Radzę trzymać się z dala od tego człowieka. Dla dobra cioci i całej rodziny. Bo co? To przestępca. Powinnam była wezwać policję, żeby go aresztowali. Żeby kogoś aresztować, potrzebne są dowody. Wyrządził ci jakąś krzywdę? Okradł cię? Myślisz, że twoje słowo wystarczy, żeby kogoś aresztować? Tak po prostu, bez żadnego powodu? Nie wie pani, o której wróci? Nie obchodzi mnie jego rozkład zajęć. A pan czemu tak o niego wypytuje? Chciałem go wyciągnąć na kolację. Z dziewczynami. Wie pani. Nie wiem. Chce pan wyjść z moimi dziewczynami? Na to potrzebna jest moja zgoda. Rozumiem. A to kosztuje. Przepraszam. Halo? Coś nowego? Jeszcze nie wrócił. Czekaj na niego do oporu. Bardzo chętnie. Nie spuszczaj go z oka. Ucałowania dla rodzinki. Wpadnę później.
Jeszcze jednego. Przestępca? Co ci przyszło do głowy? Wiem, że ciocia go lubi, ale to prawda. Jest zawodowym porywaczem. Proszę mi uwierzyć. Dla dobra całej rodziny. Przejmujesz się moją rodziną? To ty nas zniszczyłaś. Odkąd się pojawiłaś, wszystko źle się układa. Przez ciebie. Przez was oboje. Wszystko będzie jak dawniej. Nie chcę niczego zmienić. Mam w nosie twoje intencje. Obalę testament. Odzyskam to, co mi ukradliście. Ja niczego nie ukradłam. Nikt pani nie okradł. Ani firma, ani ten dom nigdy nie były pani własnością. Należały do ojca Milagros. Nie przejmuj się nią. Jak tylko się pobierzemy, będziesz żyła spokojnie. Z dala od Lucrecji i tego od domu. Ojciec życzył sobie, żebym mieszkała tutaj. Nie nudzisz się, siedząc bezczynnie w domu? Od czasu powrotu do Limy nawet nie przeszłaś się po mieście. Jutro wyjeżdżam do Cusco. Zwiedzać zabytki? Zorganizować ślub i miodowy miesiąc młodej pary. Chcą się jak najszybciej pobrać. W Cusco? To twój pomysł, żeby ślub odbył się w jakimś spokojnym, prowincjonalnym miasteczku. Wspaniale. Mogę pojechać z tobą? Chcę być na tym ślubie. Jesteśmy jego jedyną rodziną. Nie życzą sobie absolutnie żadnej gości. Ona tak zdecydowała. Szkoda. Ale rozumiem. Poznałaś ją? Była tu z José Antonio. Żeby zaprosić nas na kolację z okazji zaręczyn. Dzisiaj? Marzę, żeby ją poznać. Na którą zapraszają? Nigdzie nie pójdziemy. Nie idziemy na żadną kolację. A to dlaczego? Nie idziemy i kropka. Jeśli ty nie masz ochoty, to twoja sprawa. Ja pójdę. Powiedziałam, że nie. Podaj mi choć jeden powód. Wolałbym, żebyśmy zamieszkali gdzie indziej. Choćby w Cusco. Mój tata miał inny plan. Chciał, żebyś zajęła jego miejsce, ale nie wiem, czy to jest dla nas najlepsze. Posłuchaj. Pobierzemy się, założymy własną rodzinę. Lepiej pozostać z dala od wszystkich delatorów, od ich intryg i sekretów. Im dalej od nich, tym lepiej. Moglibyśmy zatrudnić kogoś do zarządzania konsorcjum. To moja rodzina. Dlaczego ich nie lubisz? Nie myślę, że tego nie widzę. Ty ich nienawidzisz. Nie powiesz mi dlaczego? To moja rodzina. Będziesz musiał się do nich przyzwyczaić i zaakceptować ich takimi, jakimi są. Mnie też nie jest łatwo. Ale mam tylko ich i mnie. Kochanie, to nie to samo. Oni mnie potrzebują. Ojciec uczynił mnie spadkobierczynią, żebym im pomogła.
Po ślubie chcę zamieszkać w rezydencji. Oni mnie potrzebują, a ja wiem, że mogę im pomóc. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak trudno będzie mi mieszkać w tym domu. Co masz przeciwko mojej rodzinie? Czy wolę myśleć o nas i o naszej rodzinie? Ja też. Ale mam zobowiązania wobec ojca. Kochanie, wybacz, że nalegam, ale... W porządku. Rozumiem. Najważniejsze, żebyśmy zawsze byli razem. Muszę coś załatwić. Wrócę niedługo. Był tu Leoncio Peña. Wiem. Ale więcej nie przyjdzie. Zagroziłam, że wezwę policję i powiedziałam cioci, co o nim myślę. Możesz być spokojna. Tobie i Palomie włos z głowy nie spadnie. Buenas. Hola. Una cervecita? Może piwko? Nie, dziękuję. To zaległy czynsz i płacę z góry za przyszły tydzień. Twój kumpel wypytywał o ciebie jako narzeczoną. Bez głupich uwag. Każda z dziewczyn poświadczy, jaki ze mnie ogier. Z tego co wiem, nikt nie wątpi w twoją męskość. To spłata zaległości, a to dla dziewczyny. Widzę, że jesteś wypłacalny. Stać mnie nawet na... zafundowanie ci dziewczyny. Weź go i zrób mu dobrze. Chętnie. Do roboty. Coś nie tak? Nie podoba mi się ten typ. Myślisz, że to wtyka? Jestem pewna. Mogę? Wiem, że ciocia ma do mnie pretensje, ale proszę nie traktować mnie jak wroga. Chciałabym, żeby co? Wkrótce wyjdę za José Antonia. Dziś wydajemy małe przyjęcie, żeby uczcić nasze zaręczyny. Bardzo bym chciała, żeby ciocia i wujek byli obecni. Zachowujesz się, jakby to był twój dom. Nawet nie raczyłaś mnie zawiadomić, że chcesz coś zorganizować. Przepraszam, jeśli ciocię uraziłam. To nie jest żadne przyjęcie, tylko spotkanie z przyjaciółmi. W rodzinnym gronie. Żeby uczcić nasze zaręczyny. Na mnie nie licz. Jestem umówiona. Ale nawet gdybym nie była, nigdy nie zniżę się do twojego poziomu. I nie mam zamiaru być na waszym ślubie. Rozumiem ciocie rozżalenie. Czasem przekonacie się, że kocham całą rodzinę. Wiem, że mnie zaakceptujecie. Estoy segura que vas a terminar aceptándome. Retírate. Wyjdź. Me hace mal. Twoja obecność działa mi na nerwy. Jestem za wyjściem z domu. Nie zgadzisz.
Dostałem pracę w najlepszej francuskiej restauracji w całym Peru. Jako pomocnik szefa kuchni. Serio? Moje gratulacje. Nie masz pojęcia, jak się cieszę. A jak tam przygotowanie do ślubu? Bardzo dobrze. Dziś wieczorem uczcimy nasze zaręczyny. Zaprosiłam kilkoro przyjaciół. Miło będzie, jeśli do nas dołączycie. Zapraszam wszystkich. Mamy inne plany. Możemy to odłożyć na inny dzień. Ich zaręczyny są ważniejsze. Nie mam zamiaru w tym uczestniczyć. My też mamy coś ważnego do załatwienia. Tak, bardzo ważnego. Chciałeś wyjść, więc chodźmy. Idziesz? Ja zostaję. Pomogę w przygotowaniach. Twoja sprawa. Rosji, chodź. Ja chyba też zostanę. Nie potrzebujesz pomocy w kuchni? Właśnie, chciałam cię o to poprosić. Nie ma sprawy. Pomożesz nam? Pewnie. Zaraz do was dołączę. Nie masz pojęcia, jak trudno było mi się opanować. Jedyna córka Rafaela. Ta wizyta to nie był dobry pomysł, ale Milagros bardzo nalegała. W porządku. Osobisty kontakt z przyszłą ofiarą dobrze mi zrobił. Ta głupia gąska myśli, że będzie szczęśliwa u twojego boku. Nie wie, co ją czeka. Wygląda na głupią gęś. Jest głupia i zakochana w swoim kacie, czyli podwójnie głupia. Łatwo będzie nią manipulować. Podpisała pełnomocnictwo. Jestem upoważniony do zarządzania całym jej majątkiem. Co chcesz, żebym teraz zrobił? Na razie nic. Zostawmy sprawę swojemu biegowi. Lepiej nie wzbudzać podejrzeń. Chciałem przypisać hacjendę Mistral na twoje nazwisko. No, może poczekać. Teraz najważniejszy jest wasz ślub. Co to za pomysł z tym wyjazdem do Cusco? Byłaś przeciwna kościelnemu ślubowi. Przemyślałam całą sprawę. Zrobimy jej tę przyjemność. Będzie miała ślub w kościele. Najważniejsze, żeby wpadła w nasze sidła. A jeśli chodzi o dzisiejszy wieczór, to nie będzie żadnego przyjęcia. Zaprosiliśmy już gości. Nie możemy ni stąd, ni zowąd wszystkiego odwołać. Musisz. Melisa uparła się, że tam pójdzie. I co z tego? Lucrecia i Benjamin od razu ją rozpoznają. Jest coraz bardziej do mnie podobna. Kiedy na nią patrzę, mam wrażenie, że oglądam swoje zdjęcie sprzed 20 lat. Powiem jej, że przyjęcie odwołane. Jest u siebie? Pokłóciłyśmy się. Wyszła z domu. Obawiam się, że pojedzie prosto do was. Jeśli ktoś ją rozpozna, wszystkie nasze plany wezmą w łeb. Musisz koniecznie odwołać tę kolację. Przyszedł pan Tesman. Ten bankier? Niech wejdzie. Nie spodziewałam się pańskiej wizyty. Dowiedziałem się o testamencie. Bardzo mi przykro. Sprawa spadku po moim bracie nie jest jeszcze przesądzona. Proszę usiąść. Jestem pewna, że odzyskam swoją własność. Oto dokumenty dotyczące pożyczki, o którą pani prosiła. Musimy tylko załatwić sprawę niespłaconych kredytów i odsetek. Chciałam zapłacić z pieniędzy ze spadku.
Nie dostała pani żadnego spadku. O ile mi wiadomo, nawet ten dom nie jest pani. Skąd pan ma te informacje? Bankier musi znać swoich klientów. Wiedziecie, jak zmusić ich do płacenia. Jeśli oczywiście dochodzi do takiej sytuacji. Oto stan pani zadłużenia w naszym banku. To dość pokaźna kwota. Obawiam się, że będzie pan musiał poczekać do obalenia testamentu. Z największą przyjemnością, ale jesteśmy umówieni z Juanem i Rosso. Za bardzo się pośpieszyłem. Ciocia ma rację. Najpierw powinnam była was zapytać. Nie, to twój dom i masz prawo robić, co chcesz. Dziękuję. Lucia też nie może być na kolacji. Fernanda jest w podróży poślubnej. Wy jedziecie do państwa Bermudez. Z rodziny tylko Sebastian będzie na przyjęciu. Naprawdę, bardzo mi przykro. Postaram się jak najszybciej wrócić, choć jestem przeciwny twojemu związkowi z José Antonio. Obiecuję wrócić jak najwcześniej. Tu są klucze do piwnicy. Podejmij gości, czym zechcesz. Są tam różne alkohole, zapasy win. Dziękuję. Poza tym chciałem ci dać klucze do domu. Gdyby żył Rafael, już dawno byłby ci je wręczył. Dziękuję, wujku. Nie ma za co. Jak tam sytuacja w kuchni? Wiesz już, co podasz? Chętnie ci pomogę. Sebastian już działa. Ale jeśli chcesz nam pomóc, jasne. Banki nie czekają. My pożyczamy i terminowo ściągamy należności. Zapewniam pana, że w tej sytuacji najkorzystniej będzie, jeśli wykupi pani swój dług. Ale to oznacza kolejne pożyczki i odsetki. Skoro nie może pani spłacić długu. Ja nie, ale... Mój zięć jest majętnym człowiekiem. Jest teraz w podróży poślubnej. Wykupi pani swój dług? Proszę mi dać czas do jutra. Muszę to przemyśleć. Zobaczę, co da się zrobić, żeby odwołać kolację. Na razie. Jutro rano lecę do Cusco przygotować wasz ślub. Jutro? Im szybciej, tym lepiej. Dam znać, kiedy wszystko załatwię. A ty przygotuj się do wyjazdu. Dobrze. Miłej podróży. Ta narzeczona José Antonio zrobiła na mnie dobre wrażenie. Mnie też się spodobała. Mimo, że to moja rywalka. Nie rozumiem. Zakochałam się w José Antonio od pierwszego wejrzenia. Ale on wybrał Milagros i muszę się z tym pogodzić. Cieszę się ze względu na niego, bo to fajna dziewczyna. I ma dobre serce. Nie każdy wykłada forosy, żeby ratować nieznajomą osobę. Dzięki niej jestem z wami, cała i zdrowa. José Antonio też wygląda na porządnego faceta. Co do niego, mam swoje wątpliwości. Przykro mi, ale tak jest. Ja otworzę. Przepraszam, szukam José Antonio. Chyba jest u narzeczonej. Wybierasz się na przyjęcie? Właśnie dlatego go szukam. Przeszkadzam? Coś się stało? Bardzo dużo. Mam zacząć od mojego porwania, czy od przedstawienia moich rodziców? Moi starzy zawsze zamawiają jedzenie w restauracji. Twierdzą, że tak jest wygodniej i lepiej. Bo nigdy nie próbowali specjałów Sebastiana. Dobre. To koniec? Sherry. Według mojej własnej receptury.
Pyszny, daj jeszcze trochę. Zostaw to. Potrzebne mi jest to do sosu. A ja myślałam, że chcesz umilić naszą pracę. Nalej jeszcze troszeczkę. Zgoda? Pod warunkiem, że sam dokończę sos. A co ja mam robić? Patrzeć. Nie umiesz nawet obrać cebuli. Zamieniam się we wzrok. Chcę z tobą porozmawiać na osobności. Chodź do biblioteki. Zaraz wrócę. Muszę spłacić kredyt w banku. Wzięłam krótkoterminową pożyczkę i jeśli nie zapłacę, będę musiała wykupić dług. Łącznie z odsetkami. Potrzebuję gotówki. Rozumiem. Ile? Poproszę José Antonia, żeby jutro to załatwił. Dziękuję. Prawdę mówiąc, nie byłam pewna, czy zechcesz mi pożyczyć. To nie jest pożyczka. Ja daję cioci tę sumę. Pieniądze, które zostawił mi ojciec, należą do całej rodziny. Kiedy tylko ciocia będzie potrzebowała, proszę powiedzieć. A jeśli chodzi o pracę, bardzo bym chciała, żeby ciocia wróciła do konsorcjum. Byłam tam dziś z José Antonim. Biuro jest imponujące. Byłabym szczęśliwa, gdyby ciocia zechciała nadal tam pracować. Zastanowię się. Dobrze. Permiso. Ładnie to, prawda? Może być. Ty też jesteś ładna. Podobasz mi się coraz bardziej. Wiesz co? Romantyczna miłość to dla mnie coś nowego. Myślałam nawet o przyszłości. O naszej przyszłości. Nie chcę tego słuchać. Więc czego ty chcesz? Czuć się wolną. Nie myśleć o poważnych sprawach. To mi się w tobie najbardziej podobało. Twoja wolność i szalone pomysły. A teraz? Chcesz rozrywki? Proszę bardzo. Może wpadniesz do mnie wieczorem? Będę w domu. Chciałbym, ale nie mogę. Mam kolację. Z żoną? W domu. W domu z żoną i przyjaciółmi. Jesteś zazdrosna o Rosę? A jak myślisz? Spędzasz z nią wszystkie noce. Mnie poświęcasz kilka chwil. Jest moją żoną, a ja twoją kochanką. Mam tego dosyć. Wykazałam maksimum cierpliwości, ale widzę, że nie masz zamiaru jej rzucić. Znowu ta sama śpiewka. A co,
Chcesz porozmawiać o muzyce? Byłam cierpliwa i posłuszna. Grzecznie wypełniałam twoje polecenia. Z nadzieją, że zostanę twoją żoną, a nie sekretarką, przyjaciółką czy kochanką. Jeśli to się nie zmieni, pomyślę o swojej przyszłości. Co chcesz przez to powiedzieć? Albo się zdecydujesz, albo poszukam sobie innego ideału i zajmę się własną karierą. Potrzebuję czasu. I pamiętaj, że nie znoszę scen zazdrości. Jasne? Jasne. Ciao. Kretyn. Miło na was patrzeć. Co? Wstydzicie się swoich uczuć? Za moich czasów miłość była na pierwszym miejscu. A teraz? Najpierw praca, potem forsa, samochód, dom, pies. I na szarym końcu, jeśli zostaje trochę czasu, odrobina miłości. Do czego to podobne? Była pani wyznawczynią hasła pokój, miłość i muzyka? Oczywiście. Peace and love do grobowej deski. Dlatego z przyjemnością patrzę na was, czy na Milagros i José Antonio. Jak wyglądamy? Z jakiej to sztuki? Samotny kowboj i uboga krewna? Nie podoba ci się nasz strój? Państwo de la Torre to nowocześni ludzie. Światowi. Wiedzą, co to awangarda. Nie byłabym taka pewna. Na mnie już pora. Muszę pojechać po partnera. Pojadę z tobą. Naprawdę uważasz, że jesteśmy nieodpowiednio ubrani? Jeśli mam być szczera... Wyglądacie szałowo. Pokażę wam prezent dla Milagros. Kochanie, coś cię martwi? Nie. Zastanawiam się tylko, czy ta kolacja to dobry pomysł. Dlaczego? Wolałbym to przełożyć na inny dzień. Przełożyć? Zwariowałeś? Czy coś się stało? Dlaczego nie chcesz uczcić naszych zaręczyn? Tylko szczerze. Uważam, że to nie najlepszy pomysł. Lukrecja może być nieprzyjemna dla twoich gości. A wiesz, że Carlotta nie da sobie w kaszę dmuchać. Może dojść do awantury. Nie sądzę. Ale istnieje taka możliwość. Lukrecja i Lucia cię nie lubią. Po co ci dodatkowe kłopoty i przykrości? Już i tak wasze stosunki są bardzo napięte. Zaprosiłam je, ale nie przyjdą. Lucia wyszła z Juanitem, a wujostwo mają kolację u rodziców Rosji. Mamy wolną chatę. A kolacyjki u moich starych nie kończą się przed 3 nad ranem. Najdroższy. Cieszę się, że chcesz mi zaoszczędzić nieprzyjemności, ale ciocia nie będzie nam przeszkadzać. Poza tym posprzątamy po sobie. To co z tą balangą? Zajmę się winogronami. Dzięki. Zdrowie.
¿Está bien? ¿Jak się czujesz? Relajadísima. Odlotowo. Como para... Więc możemy... Ay, Juanito, no puedes pensar sobie en tylko jedno w głowie. Mira, Lucy. Nie zaznam spokoju, dopóki nie usłyszę, że było ci ze mną bardzo dobrze. To rodzaj obsesji. Czyżbyś zwątpił w swoją zdolność zadowolenia kobiety w łóżku? Biedactwo. Nie możemy tak tego zostawić. Poprzednim razem też nie byłaś zachwycona. Trzeba to naprawić. A jeśli znowu nic nie poczuję? Tym razem będzie dobrze. Już się trochę znamy. Jesteśmy na luzie. Ale zaczynam się denerwować. Zdaje się na mnie. Jak najszybciej. Bez tego papierka nie mogę nic zrobić. Musiałam żebrać o pieniądze. Wyobrażasz sobie? Lucrecia de la Torre kajająca się przed jakąś przybłędą. Będę musiał poczekać, aż się ściemni. Daj znać, jak tylko zdobędziesz ten dokument. Nie obchodzi mnie, w jaki sposób. Spokojna głowa. Będziesz go miała. Chciałbym zaprosić cię na kolację, jeśli oczywiście możesz. Niestety, mam coś do załatwienia. Szkoda. Znajomy otwiera nową knajpkę. Mam dwa zaproszenia. No to zaproś którąś z dziewczyn. Lidia uwielbia włóczyć się po knajpach i ma niezły spust. Nie wezmę od pana pieniędzy. Poza tym Lidia ma dzisiaj wolne. Jeśli tylko zechce. Oczywiście. O której po mnie przyjedziesz? Nie wiem, muszę jeszcze załatwić kilka spraw. Jak poszło? Tak sobie. Czuję, że zaczyna coś podejrzewać. Szkoda, że nie będę mógł tu wrócić. Czego się dowiedziałeś? Aguar wrócił z plikiem banknotów. To okup za Macarena. Chyba szykuje skok na dzisiejszy wieczór. Odebrał jakiś telefon. Obiecał, że załatwi wszystko, jak tylko się ściemni. Kolejne porwanie? Co robimy? Będziemy go śledzić. Właśnie. Ale przedtem muszę załatwić pewną prywatną sprawę. Miałaś rację. To glina. Co zrobisz? Pozbędę się ich. Nie bój się, nie tutaj. Co takiego? Nagła sprawa. Bardzo mi zależy, żebyśmy poszli razem. Milagros jest moją najlepszą przyjaciółką. Jesteśmy dla siebie jak siostry, wiem. Sam ci przekazałem zaproszenie. Chcę pójść z tobą. Obiecałeś. Przykro mi, ale taką mam pracę. Mnie jest jeszcze bardziej przykro. Co to za sprawa? Nie mogę powiedzieć. Tajemnica służbowa. Tajemnica? Więc idź do tych swoich tajemnic i daj mi spokój. Idziemy? Zawieziesz nas? Wyskoczyła mi nagła sprawa. Nie mogę z wami pojechać. Przepraszam. Pokłóciliście się? Nie przejmuj się. Od czasu do czasu trzeba się pokłócić. Bardzo go kocham. Robi się późno. Chodźcie. Ładny? Prześliczny. To będzie niezapomniany wieczór. Szkoda, że muszę wyjść.
Co ty u diabła wyprawiasz? Jeszcze nie ubrany? Nie spojrzałem na zegarek. Idź się natychmiast przebrać. Nasi przyjaciele czekają. Spokojnie, zdążymy. Dziękuję, wujku. Nie ma za co. Nie powinien dać się tak poniżać. Twoja mamuszka jest trochę jędzowata. Całe szczęście, że wybywają. Nikt nie będzie nas pilnował. Rozłóż w sztuczce. Ja zajmę się serwetkami. Nareszcie. Gdzie José Antonio i Milagros? Wyszli. Co robimy? Trzeba jeszcze ustawić kieliszki. Nie to miałam na myśli. Ciężko pracowałam całe popołudnie. Zasłużyłam na nagrodę. Przynajmniej mnie pocałuj. Jesteś taki słodki. Buzi. Mamy mnóstwo czasu. Nie chcę się spotkać z gośćmi tej kuternogi. Słyszałem, jak rozmawiałaś przez telefon. Nie wolno mi już nawet rozmawiać? Powiedziałeś, że musisz zdobyć jakiś dokument. Za wszelką cenę. O co chodzi? Lepiej, żebyś nie wiedział. Ale ja chcę wiedzieć. Dowiesz się w odpowiednim czasie. Pośpiesz się. Jeszcze wcześnie. Będziemy musieli poczekać. Jakiś problem, szefie? Jest ich dwóch. Siedzą w samochodzie. Czekają, aż wyjdziesz. Do diabła. Co zrobisz? Obraziła się na mnie i słusznie. Wyszedłem w połowie rozmowy. I pomyślisz, że zamiast tu bezczynnie sterczeć, moglibyśmy teraz bawić się na przejęciu. Ciocia potrzebuje pieniędzy. Musi spłacić jakąś pożyczkę i odsetki. Nie znam się na tym. Obiecała mi, że wszystkim się zajmiesz. Nie musisz tego robić. To są jej długi. Liczyła na spadek. Potrzebuje pieniędzy, a ja chcę jej pomóc. Dobrze. Zajmę się tym. Bardzo podoba mi się ten pomysł twojej cioci. Ślub w małym miasteczku, tylko my dwoje. Ona bardzo przejęła się sprawą ślubu. Chcę jutro pojechać do Cusco, żeby wszystko zorganizować. Jutro? Uważasz, że za szybko? Wcale nie. Masz wspaniałą ciocię. Nie przeszkadzam? Nie. Mogę mu powiedzieć? Pobierzemy się w Cusco, w jakimś małym, wiejskim kościółku. Świetny pomysł. Kiedy jedziecie? Tu jesteś. Wszędzie cię szukałem. To na pewno Mariana i przyjaciele. Jestem pewna, że się polubicie. Proszę się nie fatygować, ja otworzę. I jak? Zadowolona? Było dobrze? Znacznie lepiej niż poprzednim razem. Ale prawdę mówiąc, nie mogłam się skoncentrować. Czemu? To nie twoja wina. Chodzi o to, że mam straszny problem. Jaki? Wolałabym o tym nie mówić.
Bienvenido. Wejdźcie. Rozgośćcie się. Hola. ¿Qué tal? Bien, me alegra mucho verte. Ay, qué lindo, gracias. Bardzo dziękuję. Zapraszam. Hola, Pablo. Hola, Macarena. Permítame la mano. Pablo? Nie wiedziałem, że... Jestem kuzynem Milagros. A ja przyjacielem José Antonio. Dziwicie, że przyszłem? Nie zaprosiłeś mnie, ale mama powiedziała, że Milagros nie w tym rzecz. To wujostwo Milagros? O co chodzi? Mówię do ciebie.